Hej, cześć, siemanowa wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami po raz kolejny w Szenku. Kolejna próba ukończenia tego na hardzie, ale za to pierwsza próba do tego poziomu od dłuższego mojego czasu, już trochę w tą grę nie grałem. A to źle, zwłaszcza jeśli chcę też przychodzić dwójkę. Dobra, let's go. Oh, I got a shit ton of trouble on my ass. Get the hell over here! I'm just outside of karma. A piękno, kurde! Cię prawie udało. Prawie 40 hit combo. Ładnie. Okej, jest gruby. Tam później będzie też gościu chyba z granatnikiem, jeśli dobrze pamiętam. Nie. Jimmy, tak się nie będziemy bawili. O, tak się... Jest serio? Myślałem, że gościu zginie. O, to już. Lecie, tutaj troszkę posmyramy. No. Halo, jak? Dobra, chciałem uklepać mięsko na kotlety, no ale niestety mięsko wolało zostać być. Mięsko wolało dać się podzierać. O. Tak to określę. Juhu! Poszedł w pizdu. No dobra. Pyk! Dziękuję. Jeden zdjęty. Już na dzień dobry. Dobra, jak nic chcę nie z... tego trzy... Nie tak. Nie to chcę gadać. Nie... No dobra, powiedzmy, że to wyszło. Kurde, jak zrobić to takie ciepnięcie? Czekaj, to było co? To było złapanie? To... Czekaj, może będzie... Może będzie tutaj? W broniach. Kurde, bo jest taki fajny efekt duszenia, czy efekt, taka fajna animacja na przyduszanie typa. O, proszę, Grenados. Bum! Dziękować. Nie, zostań tam. Proszę, przypadkiem się wstrzeliłem, a jak mi to pomogło? No, żeż ty... Żyj! Ten granat mnie denerwuje. O, gościu zdechł! Fajnie. Ha! No! Werunik! Dobra. To jakoś wyszło, choć nie do końca tak, jakbym chciał. Okej, ale nawet jakoś to idzie. To definitywnie łatwiej niż sądziłem, że pójdzie. Ha! Pięknie. To, hej, where block? Jeden granat kwadra. To lubię. To bardzo ładna oszczędność amunicji. Pięknie, headshot. A, nie wiem, czy nie jestem już w połowie levela. Nice. Jezus, ostatnie, czego bym teraz chciał, to spaść w przepaść jak idiota. To a propos spadania jak idiota, brawo, prawie dostałem skibica na twarz. I zbadłem... Znaczy, nie, dostałem skibicę na twarz, ale prawie spadłem z dachu. Dokładnie w to miejsce, w które prawie sam przypadkiem zaskoczyłem. Okay. O nie, teraz ja dopiero w połowie, on tak się... No, on tak w miarę progresu levela, im dalej, tym bardziej on się odpala. Znaczy odpala, no, tym bardziej on... Dzięki. Ej,
Virgo. For fuck's sake! Że tak dobrze szło. Oh, I got a shit ton of trouble on my ass. Get the hell over here! I'm just outside of karma. Oh, Jesus! Tak dobrze szło! Okej, okay, pominę to milczeniem. Halo? Dlaczego mam... Czemu mam Uzi, skoro wyciągnąłem sobie rewolwery? Oczywiście, że to jest to cholerny pies. Złaź ze mnie, ty durny kundlu! Ja bym tutaj musiał mieć takie jedno wielkie... jeden wielki napis na odcinku i za każdym go pokazywać, jak się pokazują psy. Nienawidzę psów w tej grze, nie? Kocham te zwierzaki, tak jak kot. Kocham wszystkie zwierzaki, ale w tej grze, że psów nienawidzę. A zwłaszcza na hardzie. Bo na normalu są po prostu upierdliwe. Na hardzie... Oj, takiego są mi stan... Już niestety nie można używać na YouTube, bo gryź za nie bam. Tym razem nie było leczenia. No, pięknie. Aj, co teraz? Co teraz? Dobra, to poszło totalnie nie po mojej myśli. Gdzie umiję? Pytam. Strzelam gościowi po kolanach i kradnie wychwytuje strzał, XD. Dobra, granaty odzyskane. Tak więc za chwilę wrócimy mniej więcej do tego poziomu, na którym byłem przed chwilą. Wróć nic do tego samego progresu tego levela, na którym byłem przed chwilą. Chosę, było się nie odzywać. Dobra, może zwrócę sobie... Słuchaj, weźmy teraz piłę i wróćmy do giver. Niech tu są w sumie. No! Jesus! Jebany cebo, kurwa cymbał.exe. Ej, jaja se robicie? Ja specjalnie się ustawiam, żeby polecić wytypa, a on mi robi backflipa prosto w tę dziurę. Oh, I got a shit ton of trouble on my ass. Get the hell over here! I'm just outside of karma. Było nie pajacować.
ani garda, ani unik. Bo mnie zaraz szlak trafi. Ani unik, ani garda. Dobra, nie. Chcę być gardę, muszę mieć to. Albo nie. To nie ten typ ataku. Super, czyli C te podejścia były totalnie zmarnowane. Na szczęście mogę się podleczyć. Dobra, tam widzę, że się wspinać, więc to by nie byłby raczej upadek śmiertelny. Katana i rewolwery. Uziemienie! Dobrze, dobrze. Ty durny kundlu. Teraz ta gorsza część. To jest atak, który mogę blokować. No. Ej, zapomniałem się granaty. Serio? Czemu mi granaty nie wchodzą? Czemu jak używam granatu, to mi nie chce użyć granatu? Czy to był jakiś kosmos normalnie? Dana grupka mi granatu nie chciał rzucić. Jezus, ja atakuję i całą animację ataku zrobiłem u nich przed pociskiem. Piękna rzecz. Szkoda, że nie we wszystkich gierkach tak to działa, że robicie unik, że atakujecie i unik ataku, czy unik ataku. I animacja, no szty kur! I animacja ataku jest jednocześnie waszym unikiem. Chodź tu. Szkoda, że da się w kopie przychodzić z podstawki. Bardzo szkoda. I kim z tego się tu przeżył, halo? O, to szkoda to zupełnie, jak miło. I żyćko, jak powinni mi miło. Grenada, niech leci jeden. Mam tyle szczęścia, że moje granaty nie są śmiertelne dla mnie. Dobra, tu już na to nie będę schodził, bo po co? Piękne. Znaczy mi nie wyszło za pierwszy razem takie synchroniczne rozwalenie tego duetu. Tego klija w sumie? Pytanie. No właśnie tego chciałem uniknąć, kurde. To powiedzmy, że jakoś wyszło. Ja powiedzmy, że zaraz zginę, jak tak dalej pójdzie. Wiesz, jak debil po prostu robi byle co. Jedno leczenie, drugie leczenie, granaty. Dziękować. 15 minut i
średnia jak na razie jest... Okej, do pełna się wyleczyłem, dziękować. Jak na razie średnia przy tego przechodzenia tego konkretnego etapu to jest jeden zgon na 5 minut. Poszło turbo koślawo, ale jakoś poszło w miarę, co najważniejsze. Dobra, tym razem już po prostu jak gość mi spadnie, tego tam zostawię. Też w sumie to jest jeden przeciwnik mniej do rozwalenia. Tego się muszę przejmować. Jezus. Drugi raz prawie sam tam spadłem. Drugi raz prawie mnie tam zrzucono. Trzeci raz! Oh, I got a shit ton of trouble on my ass. Get the hell over here! I'm just outside of karma. Totalnie nie tego się spodziewałem. Myślałem, że chociaż złapię ten kija. No ty cholerny... O, dlaczego zawsze jak wchodzę na jakiś tak Johnny Stone, to pierwszy atak jak on ma, to jest atak właśnie ten, który nie jest tego tak po prostu spieprzyć. Chyba, że ja sam postanowię sobie z tego zachód po prostu zaskoczyć. Klap klask. Zabili mnie w jakieś 2 sekundy. 2 minuty od rozpoczęcia etapu. Oh, I got a shit ton of trouble on my ass. Get the hell over here! I'm just outside of karma. 50 hit combo. Nowy rekord na start. Hej, co teraz, cwaniaku? No jakim trem on to przeżył, no powiedzcie mi to. No XD. Jimmy. Żaden z ciebie neutron, więc nie chodzę. Dobra, dole są granaty. O, czekaj, tu? Tak, bo tam. No i już się tam nie cofnę, brawo ja. Dobrze, łączymy komboski. Nawet, że stylowo zakończyłem walkę. Od razu ściągamy psa. O, Jimbo. Chodź tu. Też. Chodź. No to mi kompletnie nie wyszło. To czas troszeczkę pobijać kotletów na mięso. Znaczy mięsów na kotlety. No i poniekąd na życzenie samego mięska zostało też ono bardzo porządnie podziurawione. Jezu, to jest tak czarny humor, że nawet mi się z tego nie chce śmiać. Ja nie wiem, czy to nie przychodzi przez, jak nie przekracza jakiejś granicy dobrego smaku. Ha!
Dziwne, jak mi się tutaj czasami udaje wykonać. Szkoda, że grubego nie mogę tak zaskoczyć. To było przecudowne. No dobra, weźmy sobie od razu. No! No, definitywnie nie o to mi chodzi! Co sobie powiedziałem wcześniej? Jak ich zrzucę, to idę dalej. Co zrobiłem? Poszedłem za nimi. Jesus. Oh, I got a shit ton of trouble on my ass. Get the hell over here. I'm just outside of karma. Aha, byłem poza zasięgiem tej pały, ale nie z tego dostałem obrażenia tego typu. Dostałem obrażenia tego typu, widzę. Jeszcze 2 minuty. Czy on musi mnie aż tak wywalać z tego cholernego dachu? Czy nie on, każdy z tego typu gość? Że kamera zgłupiała na jakieś 20 sekund. Wiesz, co jest zabawne? Jakbym mógł sobie włączyć trainera one hit one kill, nawet bym się nie obraził. Wiesz dlaczego? Bo to by było po prostu włączenie realizmu. Bo to jest gierka, która w sumie opowiada tylko i wyłącznie o ludziach, a wątpię, żeby ktoś był w stanie przejść strzał w łeb. Czyli na przykład w serce. Albo wybuch granatu. Ja tym znowu popełnił błąd. A, żyj. To żeś się nażarł. No. Kurde, chciałem tylko granaty podnieść. Chciałem wpijać tego. Dobra, od razu chodź. Grenadę. Nie. No to mi tak średnio wyszło. Grenade! Dziękuję. To mi tak trochę wyszło. Ja przede wszystkim muszę tak skupić, to ciężko mi jest jakiś taki... Powiedzieć jakiś taki średnio zabawny komentarz, jaki najczęściej udaje mi się, zauważyłem, wykonywać na moich materiałach. Strzanka. Tylko jakieś łączenie, szybkie kombinacje. Czyli mówiąc z powrotem tego jakimi broni robię z danymi typami. No ale w sumie chyba lepiej się skupić i spróbować przejść w końcu level niż próbować udawać pajaca, nie? No, przynajmniej większym niż jestem. Dobra, może teraz uda mi się przynajmniej zdjąć tego grubasa. Skok! O, dziękuję! Nie wiesz, co mi pomogłeś. Chodź. I nażyj się. Żegnam. Tu. W górę. Szybkie cięcie. Hurry up! This asshole won't leave me alone! I need a thumper to meet me on the roof of the goldfish. Dobra, jest ziomeczek. Od razu do tego typa idę, nawet mam gdzieś totalnie tych pomniejszych.
prostu nie opłaca nad nimi zajmować, bo oni wszyscy zdechną po prostu po drodze. Jak ja miałem tego uniknąć, nawet jeszcze nie zauważyłem. Czy gościa, nawet tego granatu nie widziałem. Jezu, ale fuks! No. Tak, radierze zawsze można liczyć, szkoda tylko, że nigdy wtedy, kiedy jest potrzebny. Polegać nie liczyć, Jesus! Dobra. Chodź. Dziękuję. I dziękuję. Jedziemy dalej. Bum. Dobra. Okej, jest minigun, czyli powinno być troszeczkę prościej. We're in the alley behind the golden chain. Send babyface, send action. Send everybody. Ta próba bycia trochę prościej, nie? Oczywiście zamiast poczekać, aż typy przyjdą do mnie, ja postanowię zejść do nich. I prawie dać się zabić. Za chwilę sprzymy, zaraz w sumie zginę. Też przez własną głupotę. Dobra, niestety żaden nie dał mi leczenia. Słabo. Ale odzyskałem minigana. Przyjdą? Co jest? Nie no, nie gadaj. Dobra. Coś się zgluczowało na moment. No to panów żegnamy. Wszystkich, jacy tutaj przyjdą. Momentalnym szpikowaniem ołowiem. Tak, Marko, po co ci to było? Wiem, że to grabarza, który będzie musiał wyczyścić ołów z twoich zwłok. No. I tyle było żałowania. Dalej już niestety nie pójdę z tym miniganem. Szkoda. Wielka szkoda. Dobra. Ostatni gram, jaki mam przy sobie. No, nie wyszło tak źle. Jezu, już myślałem, że zginę. Kopniaczek. Chodź. Dobra. Jump. Nie wiem, żeby z tym miało być, ale okej. Panu dziękujemy. Chcesz rozwalić tego ostatniego? Jest! Ukończyłem level! Dziękuję! Dobra, teraz drugi level, czyli po prostu pełno typa. Też w pewnym momencie tutaj wskakują albo gościu z miniganem, albo gościu z mypaczem ognia. Właśnie, jestem bez granatów, to trochę zaboli. Jeszcze czekaj, weźmy też shotguna. Proszę. No ty durny kundlu! Leczenia. Ale fakt, że ustawienie, jak ja mam myszkę, czy myszki, Jezus Maria, myszkę. Jak ja mam akurat gałkę wychyloną, sam fakt, że nawet to wpływa jak bardzo,
gdzie ja wystrzelę z tego shotguna, to jest troszeczkę problematyczne. Bo mi raz w tym wejdzie i tak idealnie w sam środek grupy z tym śrutem, a raz, no, widzieliście. Łap mi tego ziomka. Bum. Łap tego ziomka. Bum. Łap tego ziomka. Bum. Biorę granaty. Jakbym wolał, jakbym miał wybierać, to wolałbym jednak wziąć minigana, nie? Miotacz. Dobra, nie. Później. Dobra. Co? No jak? What the bloody hell was that? Dobra, czyli nie ma co narzekać. Bierz granat, czy granat, bierz ten miotacz, póki masz okazję. Wow, dziwo, pies ani razu mnie nie złapał podczas tej sekwencji. Jestem aż w szoku. No, pies mnie nie złapał, ale za to oni mnie prawie zabili. Także idę. Super, jak z tym granatem się skończył. Musimy. Tak jak się spodziewałem. O! Piękny, stary. Dziękuję ci, że zdecydowałeś się zająć Cezara mi pomóc. Nawet choćby totalnie nieświadomie. Było trochę zmarnowanie granatu, ale trudno. Chodź tu i nie denerwuj. Dobra, uklepani. Chodź. Bierz. Płoń. No i już powinno pójść miarę gładko. Dobrze. Haha, chciałoby się! No i smażymy równomiernie! Nie chcemy, aby nasze barbecue się zepsuło! No i dziękuję, koniec. Shit, Cenk! You know I was just having some fun with you! I knew you could take those guys out! I think we should team up, man! With Falcon gone, I could be your new wingman! Ah, please! Really? Tell Angelo he's next. Ja aż ciary przychodzą, jak widzę, jak tak gładko po prostu obcinają kończyny. A to nie jest coś w stylu God of War, gdzie Kratos gumi rękoma jako odpowiednik greckiego Herosa ma tyle siły. Dobra, wrócę do tematu teraz. What is it, my son? Cenk has returned. Where is he now? Heading this way. I look forward to it. W ogóle Angelo ma szare oczy, teraz to zauważyłem. Ashes to ashes, my friend. I have failed in the eyes of God. Forgive me, Father, for I will sin. I should call you Lazarus. I should call you fucked. O Boże, i ten durny sład, który od w sumie drugiego bossa, Jezus, ja... No oni by na moim View Condensie mogli występować. Widzicie, jak oni się w ogóle szają? I'm smooth criminal normalnie.
Ale z Cezarem przegrali. Wiesz dlaczego? Bo on jest bardziej smooth. Jezus, typie. Żryj ołów i zdychaj. Już, już, dziękuję, dobra. To na sam koniec odcinka dokończę temat, o którym chciałem powiedzieć. To nie jest jak w God of War, gdzie główny bohater, czyli Kratos, jako syn Zeusa, czyli zanim stał się Bogiem, no to raczej historię Kratosa już każdy zna, zanim stał się Bogiem, to był jakby półbogiem, czyli miał siłę, która dorównywała sile typowego Herosa, ale jako iż był synem konkretnie Zeusa, to jego siła przewyższała siłę typowego Herosa. Abstrahując od tego, że im bardziej Kratos się wpieniał, tym był silniejszy, czyli powiedzmy, że dodatkowo jego gniew jeszcze bardziej go wzmacnia. To nie jest coś tego typu, to jest zwykła akcja, gdzie Shang to nie jest żaden bóg, półbóg, ani żadna inna mityczna istota. To jest po prostu człowiek. Człowiek, który jest w stanie jednym ciosem, maczetą, odciąć innemu gościowi rękę. Razem z kością, bo zauważcie, on nie przeciął mu tej łapy w łokciu, gdzie pewnie byłoby to dość łatwiejsze. Nie, on mu to leciutko, jak jest ramię, to tak mniej więcej chyba w albo lekko pod tricepsem, albo w połowie tricepsa. Leciutko nad bicem, albo nawet w środku bicepsa, mu tak przeciął tę rękę. I on mu to uciął z kością. Jaka to jest siła w ludzkim ramieniu, że zwykły człowiek potrafi coś takiego zrobić. To jest porąbane. Ale cóż, dalszą eksploracją. Myślę, że nie będę zbyt ciął tego materiału, całego wrzucę jak jest. Bo nie ma też w sumie co wycinać. Prawie dwa najgorsze. W sumie wyjdę już od razu do menu. Tak, wyjdź z gry, tu. Na hardzie. Dwa najgorsze, mam wrażenie, na mnie czekały. O, patrzcie, pół godziny tylko zajęło mi to. Ja mam 41 i pół minuty w tym momencie i pół minuty nagrania. Pół godziny zajęło mi przejście tylko i wyłącznie tego jednego trybu. Ja nie będę próbował tego masterować, nie? Bo to nie ma sensu. Gdybym miał jakieś archiwy, to może bym wtedy próbował, ale jako że nie ma, no to nie będę, bo nie widzę sensu. Ja nie muszę przejść teraz nagle tego etapu w 10 minut. Ja go przeszłem na hardzie, wystarczy mi. No i cóż mi teraz zostało? Wejdę sobie w normala, bo tu mam wszystko już zrobione. Zostało mi ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeszcze etapów mi zostało. Czyli przy dobrych wiatrach maksymalnie... Jeśli oczywiście cały Cezar nie będzie jednym odcinkiem, to przy dobrych wiatrach... W sensie, jeśli uda się w kolejnym odcinku zrobić i to, i to, i to... No to kto wie, może w kolejnym odcinku zajmie się Angelo, a ostatnie 4 etapy to będzie dojście do Cezara i rozwalenie go. A jeśli nie, to może połączymy to, to, to i wyjście stąd i te 3, no i może to i te 2 ostatnie, bo wiadomo, no tutaj mi 12 na zwykłym normalu mi zeszło 12 minut. Więc ciężko powiedzieć, co będzie na hardzie. Więc ja liczę, że te 2 etapy to będzie koniec naszej przygody z jedynką i rozwalenie tego Shanka, Jezus Maria. Przejście Shanka na hardzie, a rozwalenie Cezara. A przy dobrych wiatrach może uda mi się te 4 etapy zrobić razem. Ewentualnie może zahaczymy o to, bo to jest dość króciutkie i to się samo w tym momencie gdzieś tam odpali. Ale to będziemy dopiero widzieli w kolejnym odcinku. W tym póki co to będzie tyle. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym materiale z Shanka. Jeśli dobrze pójdzie, to maksymalnie za 2, ewentualnie za 3 odcinki żegnamy się z grą. A witamy z drugą częścią.
Tak więc do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.